Dzień dobry. Na początku, jak zwykle, powtarzamy wczorajsze słówko. Wczoraj poznaliście słowo precarious. 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 Które oznaczało uncertain, insecure, czyli niepewny, unpredictable, czyli nieprzewidywalny, bądź też risky, czyli ryzykowny. Na przykład, the company is in a precarious financial position. The company is in a precarious financial position. Czyli firma jest w takiej niepewnej finansowej pozycji, czyli w niepewnym finansowym położeniu. Right? Precarious. Dzisiaj natomiast mam dla Was takie wyrażonko. The ravages of something. The ravages of something. The ravages of something. Oznacza ono spustoszenia albo zniszczenia wywołane czymś, of something. Czyli po angielsku możemy to ująć w definicji. The damage caused by something. The damage caused by something. Czyli zniszczenia wywołane przez coś. The damage caused by something. I te zniszczenia mogą zostać spowodowane na przykład wojną. War. Albo turystyką. Tourism. Albo czasem. Time. Czyli możemy powiedzieć the ravages of war, czyli zniszczenia wywołane wojną. The ravages of tourism, zniszczenia wywołane turystyką. The ravages of time, zniszczenia wywołane czasem. To słówko ma takie bardziej literackie zastosowanie, czyli możecie często je spotkać w jakichś książkach, opowiadaniach, tekstach literackich. Zapamiętajcie, the ravages of something i do zobaczenia jutro.